Hej, cześć, witam w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3 Gon. Cieszę się, że wam się podobała seria. Znaczy się pierwszy odcinek. Przejdźmy do konkretów, to znaczy wczytajmy grę. Najlepiej już od takiego momentu, gdzie ostatnio zapisałem, bo od razu jak zapauzowałem nagranie, to stwierdziłem, a pobiegam trochę po expie, trochę po dropie itemy. Dlaczego ja mam wszystko nagrywać? Przepraszam bardzo, ja nie mam na to czasu. Dlatego zacznijmy od tego postępu. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. A to słyszeliście tego, Jaskra? I tak... przepraszam, że w ogóle mało komentowałem w pierwszym odcinku, ale wiecie, to był taki wstępny odcinek. Chciałem, żeby trochę wnieść spokoju, nie było żadnego większego chaosu. I chwila, będę musiał kontroler włączyć. O, dobrze, już jest lepiej. Bo ja chcę grać na klawiaturze i myszce. Dobra, to bez zbędnego w ogóle dziadowania. Wsiadamy na łódkę i wyruszamy w podróż. Tak to miało ostatnie miejsce. Teraz nie będę nic w ogóle zbierał. Muszę czasu pilnować. Teraz wolniej. 20 minut chcę nagrać. Przynajmniej 20 minut. Jedziemy? Na pomoc! Na pomoc! Przepraszam, ale moja reakcja na to nie będzie. Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Na bogi! Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć jej z żywcem po kawałku. Aha. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Wiesz co? Pomyślmy. Powinna być jakaś nagroda. Wiesz co? Dawaj hajsy, wyskakuj, bo my ci kurde dupę uratowaliśmy. Tak naprawdę. Gdybyśmy tu nie przyszli, to byś po prostu padł. Sorry, wiedźmiński komornik, dawaj hajsy. Parę koron zawsze się przyda. Tylko Mieszek akurat u mnie chudy. Wpierw Nilfgaardczycy część towaru zabrali, a teraz to... Macie. No, dziękować. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Dostaliśmy hajsy, więc mu powiemy, o co chodzi. Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasną, ale... Napiłbym się dobrej żytni, takiej chłodnej, wie. Prosto z piwniczki. No to jedźmy. No pewnie, na brochu. Czekaj, my tu jeszcze pomówimy, bo się jest. Co? Zobacz.
interesu pustki. Siadamy, że na ale my po prostu sobie będziemy powoli jeździć, komentować to oczywiście. No jak to Wiedźmin 3, no najlepsza gra roku. Swoją drogą, Gryf tak blisko wsi, to dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem, ale tu i jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę. Wszędzie trupy, smród krwi, spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Będę jak najszybciej. Może nagraniem to jest tutaj jakiś na projekt. Jadę takim koniem po drodze i wolałbym się zachować. Mi opowiadała, że kiedyś jak chwalowy synek zachował, to chłopy zaraz wzięli na skutki. Wolno. Takie filmy się zrobiły. Może ten coś na paczku. Tyle, że dzieciaka jakiś utopiec zeżar i wiedźma nic do tego nie miał. Na zdrowie. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko her, te merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie! Będę pił z parszywymi odmieńcami. Oj, uważaj, bo to wszystko słyszę. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze Gryf nam się zaląg. Zdążyliśmy się z nim poznać. Wredna bestia. Wredna, mało powiedziane, biedną Lenę tak poszarpał, że biedaczka nad grobem stoi. No, ale dość o nieszczęściach. Czym mogę służyć? Dla mnie wódeczka. A wy też się czegoś napijecie? O, mamy dialog i handel. To zaraz przejdziemy do handlu. Ale najpierw tak. Przechodzimy do misji. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarny biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak. Ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Dobra, to wychodzimy. Dzięki, to wszystko. I musimy zdobyć informacje. Mości Wiedźmini, a może wy byście Gryfa ubili? Skaranie boskie, z nim mamy... Wpierw tylko bydło z pól porywał, ale ostatnio jakoś w ludzkim mięsie posmakował. Strach z chałupy wyjść. Jak nam kto zapłaci, nie mówię nie. Pewnie.
pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój, jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Co, już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli palić. Oj, Mieszko, głupi jesteś jak kogut bez głowy. Po co oni te linie tyczą, he? Żeby naszą ojcowiznę na działki podzielić i swoim rozdać. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. O, na to mamy różne opcje. Możemy wykorzystać znak akcji. No dobrze. Znak akcji. Dostaniemy expo. No to znak akcji. Dawaj, ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel? Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem, z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wieźmak rozum Dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Siad. Prosty, złożony. Dziękuję. Okej. Okay. No to się niczego nie dowiedzieliśmy. Zatem... Jeszcze raz. Są cztery fakcje. Co? Fakcje, drużyny, talie. Coś jak piki i kiery. Tylko że każdy kolor ma inne figury i są jeszcze karty specjalne. A nie lepiej zagrać w wojnę, bo nim te swoją grę mi wyłożycie, to ćma będzie. Kurde, właśnie to jest cała sztuka, której jeszcze nie ogarniam. Dobra, radamy. Tracimy czas. Prędzej Ziemia zacznie krążyć wokół Słońca, nim opanujesz zasady. Koledzy. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurckiej. Geralt, wiedźmin zwyczajny z Rivii. Szukam pewnej kobiety, długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. No to idziemy. Muszę iść. Bywaj. Czekaj, wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Prawidłowo. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. Ach, musimy teraz zagrać. Ale my nie mamy czasu. Mam odcinek do zmontowania. Nie, dzięki. Nie, mam inne rzeczy na głowie. Szkoda. Pograłbym z miejscowymi, ale że oni nawet do 10 nie zliczą, to i reguł nie pojmują. No nic, wróć, jeśli zmienisz zdanie. O, chociaż tyle powiedział. Zawsze dobre i to. Dobra. Ruszamy wybierać kolejne. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Dobra, pijemy. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Yennefer z Wangerbergu? No, trafiliśmy. Jak? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam.
Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gaunter od im. Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieś ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć ją w wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivii, rzeźnika z Blaviken. Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Patrz, jaki kurde. Oczywiście, że... Nie twoja sprawa. Racja. Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwem garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. A, dziękuję. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Oby tak było. Bo chętnie bym pogadał z tym typem. Dobra, wchodzimy. Okej, przyszedł. Już sobie wypiłeś? To wypierdalaj. O ty! Nie chcemy tu takich jak ty. Nie zrobiłem, uspokój się. Racja, nic nie zrobiłeś. Już z gusłami zaczyna skurwysy. Na niego! No, dobrze, dobrze. Miło było poznać. Bardzo szybko, że się kiedy... Może coś lutować? Nie ma co. Dobra, tak powinniśmy jeszcze zapytać. Zobaczmy, gdzie to na mapie w ogóle widnieje. To ogłośniowe nie? Ale wiecie co? Tu skończyło odcinek, ponieważ wolałbym nie przedłużać. A bardzo mi zależy na tym, żeby te odcinki wychodziły w miarę dobrze, tak po 20 minut. Jeżeli wyjdzie mniej niż 20, to czekajcie, to jeszcze podejdziemy tam od razu. Jeszcze mamy save'a, żebyśmy się nie zapomnieli. Na tym mogę mieć potwierdź. I pięknie. Teraz jeszcze może tam idziemy. Gości bój, wychylisz ze mną kufelek? Nie, to jest poza tym. Poza miasteczkiem, to nie. Tutaj po prostu już skończył odcinek. Ale jak to? Przecież wiem, jak ci dali na postrzeżenie. Podejdę przy karczmie. Pożegnamy się. Dziękuję za parę komentarzy. Nie opowiadała, że kiedyś Kowalowi synek zabił. W pierwszego odcinka Wiedźmina. Jestem w niebezpieczny. Kto jeszcze innego widam, bo pytał się, czy on nie ma spaczowanej gry. Tak było. Na razie nie wiem, jak ja to mam zrobić, jeżeli byś mógł zrobić szerzej, to ja się tym zajmę w najbliższym czasie. A póki co, dziękuję za obejrzenie, możecie dać znowu te lajki, komentarze. O suby nie proszę, bo wolę mieć stałych subskrybentów, a jeżeli ktoś przyjdzie, to mi będzie też miło. A póki co, trzymajcie się, na razie.